No to możemy ruszać. Okej. Możemy trochę wcześniej. Dobrze. Dobry. Okej. Przepraszam panią. Właśnie na wcześniej. Mam radę, się zmieścimy wszyscy. Nie chciałbyś mieć 150 kg na stopie. A no to tak, to fakt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia, spokojnej jazdy. Dziękuję. Ja skończyłem ogólnie finanse i rachunkowość. Okej. A w WF poszedłem studiować kopii. I żeby zobaczyć, jak to jest od wewnątrz. No i postudiowałem tam 3 lata. Spotkałem właśnie prezesa. Miałem praktyki na rozwoju, na GieKSie. Też byłem przy tym, jak nagrywali z Goncerzem i z Rakelsem ten Turbo Kozaka. Ojej, to kurczę, to kiedy to było? No to już było parę lat temu, no. No i tam jak były mecze, no to byłem tam nie na trybunie, no tylko tam w kuluarach się gdzieś tam kręciłem. Ja od zawsze się interesowałem piłką. Jak byłem młodszy, gdzieś tam czasy szkolne, no to oczywiście mieliśmy w domu satelitę. No to potrafiliśmy, ja z bratem, potrafiliśmy zasiadać o godzinie 18 w piątek na pierwszym meczu Ekstraklasy. Kończyć w niedzielę o północy Sport Plusem, nie? I oglądać mecz za meczem. Powiedz mi w ogóle, czy tak od urodzenia w ogóle kibicujesz GKS-owi, czy to tak przyszło nagle? Bo wcześniej wspominałeś, jak teraz szliśmy, że z bratem chodziłeś na mecze. No, 2 razy byłem z bratem, brat tam wcześniej chodził sam. Tam go też tata wyciągnął na mecz, więc w sumie tak od samego początku to był GKS. Aha, czyli nie było czegoś takiego, że ten, tylko po prostu rodzina. Rodzinnie, no. Rodzinie chodziło, okej. Przepraszam. Dzień dobry, cześć. Witam, cześć. Bogdan. Daniel, miło mi. No ja tam stał w tym korku, wyczach, a wszyscy no brak miejsc będą, ale jak brak miejsc, jak będą, wszyscy na mecz jadą, a to bo wszyscy tam, wyczach, żeby tam, nie? Joj no, biegać i sru, rozumiesz, patrza, wolne miejsca, nie? I między innymi też ja dzwonił do Sylwii, ja będą, kurde, że ja stoję, co tam się robi? No bo do parku wszyscy, albo do legendy, albo do parku, jo, nie? Skręcą przejazd kolejowy, a tu korek i teraz tak. Ci zielony, a my wszyscy stoimy tu na łuku. Co teraz? Siude jakieś tam i trąbi ci. Jak będą puknij się, bo ja powiem, no, gdzie mam ci wjechać? No tak. Okej. Ty, a o jakich to koszulkach mówiła? No. Ja mam, to te co ja mam to na sobie na przykład, widzisz tutaj są te nowe. O, GKS, okej. Tutaj. A to są ci, co grali, tak? No, grali. Tylko widzisz, tu jest jeszcze medal, mogę ci medal dać, jakbyś chciał. Pokaż tutaj. I ten nasz. Ja. No, były kiedyś takie zamysły. Czekaj, o stój tak, stój, o. Cześć. Cześć, siemano wszystkim. Cześć. Siemano. Cześć. Cześć. Dobra, następny. Który masz numer? Obróć się. Ja chcę też 3. Jaki? 6. Cześć. Nie masz tam jakiegoś granatu. Bombę tylko. Ale tak jak jest, dobrzucicie mi. Nie, tylko pokaż. Tak będzie dobrze. Kolejny selfiowy. ale potem wam tam przyniosą to, bo tak się umawialiśmy, wiesz? Ale z flagą na pewno wejdą. Dzięki! Na co masz ochotę w ogóle? Tu właśnie patrzę na co mnie stać. Wóżdż, ja proszę wóżdż i nie gazowana. Pomóż mnie, wyciągnij mi bajki. Tu z tego zamka? Ja. Tradycyjnie kiełbaska na wygrany mecz. Ja sobie pójdę troszkę później. Ty jak wygrałem, to ja będę co mecz brał. Kiełbaskę powiadasz? Po kolei. Możesz mówić. No więc tak, po kolei. Błąd, Figiel, Janiszewski, Jędrych, Kołodziejski, Kudła w bramce, Pawlas, Repka, Szymczak, Wojciechowski i Woźniak. Okej. I postawił trzech. Dzisiaj gramy na trzech stoperów, bo masz te, nie śmieję się, nie? No, ale masz, ale było tak, mówiłeś. No ale masz Jędrycha, Kołodziejskiego i Janiszewskiego, masz trzech stoperów. No chyba, że który z boku będzie grał, nie? Ale żaden z nich nie jest bocznym. Co daje ci działalność w KKN-ie i jak długo tu już jesteś? Jestem od początków KKN-u, czyli od... Ponad 6 lat, prawie 7 lat, byłem współzałożycielem KKN-u. A co mi daje? No przede wszystkim poznanie nowych, świetnych ludzi. Emocje też szczególnie na meczach wyjazdowych, bo jak nie było KKN-u, to nie mogłem sobie pozwolić na mecz wyjazdowy. A tak, jeżdżę za GieKSą wszędzie. Ostatnio byliśmy w Opolu, w różne miejsca jeździmy. Krzysztof? Co chcemy działać? To jest ten Krzysiu do wywiadu. Jak chcecie coś od pani prezes, to... Tak, chcemy coś od pani prezes. Dobrze, na ale będziemy nagrywać akurskie ściągnę zostawione wcześniej. No to oczywiście. O tam zadajesz bardzo trudne pytanie, ale nagrywam się. Krzysztof Bosta, jestem osobą jednocześnie całkowicie niewidomą i słabo słyszącą. Łamię stereotyp osoby z niepełnosprawnością, nad którą trzeba się pochylić, że to jest osoba, która jest nieaktywna, wychodzi z domu, a tutaj ci ludzie jednak są przeciwieństwem tych stereotypów. Dwa, no czuję się jakąś częścią jakiejś całości. GieKSa, no to na GieKSa od 89 chyba pierwszy raz byłem wtedy, na meczu z Legią jeszcze Koseski Roman grał. Akurat na pierwszym naszym meczu pamiętam, to zima była, pies wybiegł, pies w ogóle, na którym to był mój pierwszy mecz, tak mi się kojarzy. Jeszcze coś tam wtedy widziałem, ten stadion GieKSy mam tam przed oczami, to też mi trochę łatwiej i częścią tej całości byłem cały czas, ale teraz jestem częścią jakiejś grupy, dla której też mogę coś podziałać. Ja lubię działać społecznie, od jakiegoś czasu tam dłuższego, już od końca lat 90. społecznie coś tam robię w różnych gremiach. No i moje doświadczenie, moją wiedzę to chciałbym dać po prostu tym ludziom, którzy są dla tego klubu. I to tak bardzo skomplikowane, dlaczego tutaj jestem. Jako pracownik klubu ma na imieniu Układy, dziękujemy serdecznie wszystkim i dużo zdrowia na emeryturze, czasu, ułożę na emeryturze, mało czasu. Brawo panowie, dzisiaj kończyk, dawaj. Yes! GieKSa gol! GieKSa gol! GieKSa gol! GieKSa gol! GieKSa gol! GieKSa gol! Patrzcie! Dawaj, dawaj, dawaj! Jest! Jest! Ja nie wiem, jak ona wpadła, ale wpadła! Jest! Ja myślę, że on sprawdzał tam, czy Woźniak w ogóle dotknął tej piłki. No. Dobranoc, panie Marko. Dobranoc. Cześć. No to poczekamy. I tyle. A się zrobił tutaj ruch teraz? No, zawsze. No. O, ten sam. No właśnie, tak teraz patrzę. Także... Proszę, ja czekam na kierowcę. No dobra. No teraz dobry wieczór. Teraz dobry wieczór. Na WF znowu? Przystanę wcześniej może być nawet. Na Mikołowską. No to nic, trzymaj się, dzięki za dzisiaj. To dzięki, także na razie, do następnego. Do następnego. Jak nagrywasz? O, proszę bardzo, elegancka koszulka. Nie szukać. Gdzie to dajesz? To właśnie na mediach GKS-u, także spokojnie. No. To tam bezpiecznej podróży. No, na razie, dzięki. Trzymaj się.